I witam Państwa w drugiej części filmu dotyczącego renowacji Yamaha C2A. Poprzednie dwa dni pracy i jeden złożony z tego filmik objął 14 roboczogodzin. Zobaczymy, w jakiej liczbie godzin ogólnie zamknie się proces renowacji tego urządzenia. Nadal kupa elektroniki do ogarnięcia, nie wspominając o całej masie jeszcze przełączników, potencjometrów do zrobienia. Nie przedłużając, zabieram się za identyfikację i wymianę kolejnych rezystorów. Pierwsza godzina pracy za nami. Rezultat: kilkadziesiąt wyciągniętych rezystorów. Powoli już zaczyna to wyglądać. W środku robi się biało od tulejek ceramicznych, a coraz mniej brązowo od rezystorów. Aktualnie mam wyciągniętych 11 rezystorów o wartości 1 kOhm. Kolejna aktualizacja. Tak to aktualnie wygląda. Mam wymienione wszystkie tranzystory 2SA750 oraz 2SC1400. Rezystorów też już całkiem sporo jest tu wymienionych. Zostały jakieś niedobitki typu 18 kg czy 13 kg, na które czekam. Muszę sobie pomierzyć jeszcze te tranzystory tutaj. One są koszmarnie wygrzane. Zobaczyć, za co odpowiadają. Być może dokonamy jakiś roszad, ponieważ te same modele tranzystorów mamy tutaj w zasilaczu, więc być może tak zakombinujemy, że te tranzystory, które nie są wygrzane z zasilacza, trafią do sekcji fono, aby było w oryginale, a w zasilaczu zastosujemy jakieś zamienniki, chyba że znajdę takie w swoich zapasach. Zaraz to wszystko sprawdzimy. I kolejne godziny za nami. Krajobraz na stole roboczym praktycznie się nie zmienia, za to zmienia się wygląd urządzenia wewnątrz. Tutaj w okolicy regulatorów barwy było kilka rezystorów. One również powoli zostają zastąpione nowymi. Tutaj mamy dwa rezystory o wartości 13 ohmów i dwa rezystory o wartości 510 ohmów. I wtedy już naprawdę uznamy, że sekcja wzmacniacza liniowego jest gotowa. A, chwileczka. Tutaj mam jeszcze dwie jakieś wartości. 910. Czyli rezystory wartości 91 ohmów nie posiadam na chwilę obecną, ale są w zamówieniu. I tutaj, jak widać, również krajobraz znacząco się zmienił. Mamy tutaj raz, dwa do wymiany. Tam też raz, dwa i tutaj jest jeszcze garstka, ale już należąca do sekcji MC. I tutaj też mamy raz, dwa, trzy, cztery i tutaj dwa. Są to wszystko wartości, które są aktualnie w zamówieniu. Tak więc jak przyjdą, to oczywiście zostaną wymienione. I co dalej? Nadal muszę rozwiązać problem z tymi tranzystorami. Podjąć decyzję, czy one idą do zmiany, czy zostają w oryginale. Oczywiście później mnóstwo lutowania, mycia. Ten laminat, ścieżki z niego nie odchodzą, ale widać, że to urządzenie wielokrotnie już przelutowywane było. Nikt nie czyścił topnika. Tak więc wygląda to nieciekawie. Przed uruchamianiem ja sobie te niektóre fragmenty myję. Dlatego widać miejscami błyszczące srebrne spoiwo. Dobra, chwila przerwy od wymiany rezystorów. Zajmiemy się wymianą pasty termoprzewodzącej i podkładek pod tranzystorami. Dobra, dwa tranzystory zdjęte, podkładki wyczyszczone, obudowa też wyczyszczona. Zakładamy podkładeczki, pastę i tranzystory. Dobra, pierwszy tranzystor przy próbie dokręcania rozpada się tulejka izolacyjna, tak więc tulejki izolacyjne
zakładamy wszędzie nowe. Żeby niepotrzebnie nie grzać laminatu przy zdejmowaniu tranzystorów, używam takiego grota T12. Rozgrzewamy, ściągamy tranzystor, później sobie tylko czyścimy pola lutownicze. Dobra, wszystkie tranzystorki z nową pastą, z nowymi tulikami dystansowymi przylutowane. Teraz sobie płytkę umyję. Jeszcze nie tak docelowo, bo jeszcze jest i tak mnóstwo lutowania, ale w miarę to wszystko zostanie umyte, aby można było bezpiecznie przetestować. Dobra, troszkę to wszystko zostało pomyte. Tutaj jeszcze obudowę, później trzeba będzie domyć. Ale zaraz sobie zrobimy uruchomienie i zobaczymy, co jeszcze mamy tutaj do zrobienia. Dobra, kolejna aktualizacja. Brakujące diody wymienione. Raz, dwa, trzy, cztery. Wymienione również te tranzystorki 2SA673. Wymienione na 2SA1013. Podobnie jak predrivery w sekcji wzmacniacza liniowego. I w ramach podsumowania 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 rezystorów pozostało w tym obszarze jeszcze do wymiany. No i przejdziemy do sekcji wzmacniacza MC. Może sobie go za chwileczkę nawet odkręcimy, zobaczymy, co kryje środek. Dobra, i tutaj mamy nasze sekcje MC. Jak widać, ktoś tutaj był, też kondensatory są wymienione, to akurat dobrze. Natomiast rezystory na tych płytkach nieruszone i koszmarnie wygrzane tranzystory. Ten jest praktycznie brązowy, więc to również wymaga naszej interwencji. I poza tym, tam w oddali przy samej płytce również mamy kilka rezystorów do wymiany. Dobra, wszystko działa. Do zrobienia, tak jak wspomniałem wcześniej, brakujące rezystory. Prawdopodobnie te kondensatory też wymienię, bo raster wyprowadzeń tych kondensatorów kompletnie tutaj nie pasuje. Więc założymy tutaj jakieś tysiączki na 63 V na 50, coś w tym rodzaju. No i zostanie ta sekcja MC do ogarnięcia, która nie powinna zająć dużo czasu. No i przejdziemy do przełączników, potencjometrów. Tak naprawdę potencjometr mamy jeden, chociaż nie, to też są potencjometry. Myślałem, że drabinki. Tak więc trzy potencjometry i sześć przełączników będziemy mieli tutaj do zrobienia. Czas operacyjny dnia trzeciego, 4 godziny, czyli łącznie poświęciliśmy na to urządzenie 18 godzin do tej pory. Mam jeszcze chwilę czasu, zdemontuję te płytki, obejrzę, w jakim są stanie, jak to wyglądają faktycznie te tranzystory i jakie rezystorki będziemy mieli tutaj do wymiany. Kolejna garstka rezystorów wymieniona. Dobra, ostatnie dwa rezystory w tym obszarze zamontowane. No i przechodzimy do naszych płytek sekcji MC. Mamy tutaj po cztery pary tranzystorów wyjściowych. Te tranzystory zasilają nam kolektory tych wszystkich tranzystorków wyjściowych. Te tranzystorki mają w swoich emiterach rezystory emiterowe wartości 10 ohmów każdy. No i to, co wspominałem wcześniej, to tutaj 2SC1213 i 2SA673, koszmarnie wygrzane. Zastosujemy, podobnie jak w innych punktach, tranzystory 2SA1013 i 2SC2383. Tak więc wymienimy jeszcze też to, co
co mamy na stanie. Jakość spoiwa, tragedia. Dobra, i kolejna garstka elementów wymieniona. Na tych płytkach do wymiany zostały po dwie sztuki rezystorów 18 kOhmów, dziesiątki wymienione, 22 kilo wymienione, tam mamy, szczerze to już nie pamiętam, 22 kilo i 33 kilo, z tego co patrzę tutaj po oznaczeniach. I kolejne 43 minuty pracy za nami, czyli można powiedzieć kolejna godzina spędzona. O, to mam rezystory nieprzygotowane jeszcze. Tak więc lutujemy i już dzisiaj pracę definitywnie kończymy. Drugi albo trzeci raz kończę dzisiaj pracę. Udało się znaleźć brakujące rezystorki, tak więc zostały wymienione. Płytki lądują na miejscu. I finalnie przed skończeniem pracy uda się to urządzenie jeszcze przetestować. Dobra, sprzęt połączony. Jest fono, sekcja MC, tutaj sygnału nie ma, bo to jest wejście drugie, wszystko działa jak powinno, na szczęście. Zaczynamy dzień czwarty zabawy z Yamaha C2A. Ostatnie sztuki rezystorów i przechodzimy do przełączników potencjometrów. Dobra, tak jak wspominałem wcześniej, że te kondensatory muszą stąd wylecieć. Zobaczcie, jak to było zrobione. Przedłużone wyprowadzenia, mnóstwo termogluta. Tutaj druga część tego gluta została. Ja założę kondensatory, również markowe, Nippon SMH 1000 mikro na 100 V, ale o mniejszym wymiarze, tak aby to wszystko nam tutaj ładnie pasowało. Dobra, i czas zabrać się za elementy stykowe. W pierwszej kolejności zajmiemy się selektorami. Dobra, dwa elementy mam zdemontowane. Matsushita, tak jak wspominałem. Ktoś tutaj sobie robił dziureczki, żeby wtrysnąć coś do środka. Klasyka. Żeby za dużo tutaj nie rozbierać, to sobie pozdejmowałem blaszki. Jeszcze tutaj kilka niedobitków tych kondensatorów mam, ale tym się zajmę po zrobieniu tych przełączników. No i dobra, jeden przełącznik w trakcie rozbierania. Są to przełączniki oczywiście nitowane, ale bardzo, bardzo wysokiej klasy przełączniki. Żeby taki przełącznik rozebrać, naprawić, trzeba oczywiście ten nit tutaj zdjąć, a następnie technologia naprawy takiego przełącznika to jest zabezpieczenie go pierścieniem typu Starlock, ale musimy ten garb ściąć do wymiaru tej głównej osi, tak aby pierścień Starlock mógł nam się zacisnąć na tym trzpieniu. Szacuję, że zrobienie tych przełączników potencjometrów zajmie spokojnie kilka godzin, tak więc nie przedłużając, ja zabieram się za robotę i widzimy się po robocie. Dobra, przełączniki, potencjometry porobione, w miarę możliwości wszystko poskładane i to jest finał prac elektronicznych. No, oczywiście trzeba jeszcze zrobić ustawienia. Tak więc biorę miernik w dłoń i robimy ustawienia. Dobra, zaczynamy od zasilacza. Gałąź dodatnia plus 38,8. Gałąź ujemna minus 38,9, czyli mamy dobre
śledzenie napięcia. Gdzie ja mam swoje skrętaki? Dobra. Tu jest chyba minus. Albo nie minus. Dobra, regulujemy gałąź dodatnią do wartości 40 V. Tolerancja plus minus 200 mV, więc to nie jest jakoś tam super kluczowe, aby to było ustawione, ale skoro robimy serwis, no to zróbmy wszystko, aby było jak najbliżej zaleceń producenta. Dobra, mamy minus 40, czyli napięcie mamy z głowy. Następnie offset brakuje mi słowa. Offset sekcji wzmacniacza gramów nowego MC TP2 minus. Zrobimy inaczej. Najpierw plusa zapniemy TP1, TP2. Gdzie mi tu zniknął TP1? TP1, TP2. Tutaj mamy 2, 3, 4, 5, ale to nie są od tego, bo czwórka i piątka. Czwórka i piątka jest do biasu. To my potrzebujemy jedynkę, dwójkę, trójkę. Czyli na dwójkę zapinamy minus. Na dwójkę minus. Tutaj mamy trójeczkę. I ustawiamy potencjometr VR203. Coś nie reaguje. Czy ja się na pewno w dobre miejsce podpiąłem? No oczywiście, że w złe. Tutaj mamy TP2. Muszę zapamiętać, TP2 to jest minus. TP1 to jest nasz plus. No i tu nam odjechało trochę na minus. Ten offset będzie nam pływał dość znacząco. Serwisówka specyfikuje plus minus 200 mV, więc ten offset będzie naturalnie wysoki. Oczywiście postaramy się go ustawić jak najbliżej. Dobra, mamy pomiędzy 0 a 200. I teraz przepinamy się na TP3, czyli właśnie tutaj. I tutaj mamy poza skalą. Schodzimy w dół, tak abyśmy mieli między 0 a 200 mV. Myślę, że tak będzie ok. Następnie lecimy do punktów pomiarowych TP4 i 5, gdzie ustawimy prąd spoczynkowy wzmacniacza liniowego. 4, 5, 23 mV musimy mieć.
Potencjometr 206. Tolerancja plus minus 10 mV, czyli spora, spora tolerancja. I kolejny punkt to jest TP67. TP67 w tym miejscu. I również ustawiamy 23 mV. No tutaj jest. Tutaj jest bliżej. I ostatni punkt. Offset wzmacniacza liniowego. To jest 2, 4, 6 plus minus 20. Nie, 0 z tolerancją 25 mV. Punkty tam daleko mamy pochowane. TP2 wspólny minus. Nie wiem, czy ja się tu wcisnę. Może być ciężko. Może być ciężko się zapiąć. Dobra, mamy. I teraz tak, złapmy tutaj. Dobra, mamy złapane. Balans, tak. Potencjometr głośności na maksimum. No jest idealnie. Aha, jeszcze bas na plus. Bas na plus 10, czyli to jest ten potencjometr. No to dobra, teraz nam troszkę urosło. Tu nam idzie na plus, tu nam idzie na minus. Dobra, jest maksymalna dewiacja około 15 mV. Przechodzimy na kanał drugi. Ciężko mi się te haczyki wciska. Dobra, i kanał drugi. Tutaj mamy dewiację do 40 mV dochodzącą. Nie w tą stronę. Dobra, jest do maksymalnie do 18 mV. Dobra, i to by było wszystko. Te dwa ustawienia to jest poziom zniekształceń. To już sobie wcześniej sprawdziłem, testując sekcję MC. Zniekształcenia wynoszą 1/100, a co mówi nam serwisówka? Żeby było mniej niż 1/100, ale można to przyjąć oczywiście za ustawione i za sprawne. Tak więc nie pozostało nic innego, jak urządzenie poskładać i testować teraz tak naprawdę dopiero w poszukiwaniu usterki, aczkolwiek ja już tym urządzeniem troszkę grałem. Usterka po wykonanych w większości prac się nie powtórzyła. Tak więc mam nadzieję, że urządzenie jest sprawne. Dobra, i urządzenie ubrane w obudowę, w gałeczki. Za chwileczkę będę sobie go dalej testował. Grzeje się tutaj wszystko potwornie, więc dodanie radiatorków na tych tranzystorów było słusznym posunięciem, a sprawy nie ułatwia fakt, że to wszystko mamy do góry nogami i to wszystko nam tutaj wspólnie grzeje niemiłosiernie laminat.
urządzenie złożone, odciski palców trzeba powycierać. Wszystko działa jak należy. Za chwileczkę sobie zrobimy pomiary audio oraz pomiary pasma. Pomiary pasma w trakcie, a ja się zabieram za liczenie elementów. Musicie przyznać, jest tego trochę. Kubeczek był do połowy wypełniony. Dobra, i pasmo zmierzone 100 kHz minus 1 dB, co podaje producent 100 kHz plus minus 0,2 dB, czyli mamy troszkę większy spadek wzmocnienia na końcu pasma niż podaje to producent. Dobra, koniec prac. Pozostałe pomiary wyszły bardzo dobrze. 0,007 THD, 0,02 THD plus szum, separacja kanałów 108 dB, zniekształcenie termodulacyjne 0,009, współbieżność kanałów, różnica współbieżności poniżej 1 dB. No i teraz to, co najlepsze w tej renowacji. Wymienione 32 tranzystory, 14 diod i 247 rezystorów plus 2 kondensatory. Tak więc poza kondensatorami zostało w tym urządzeniu wymienionych masa rzeczy. Czas operacyjny dzisiejszy niespełna 5 godzin, tak więc zaraz sobie jeszcze podsumujemy czas pracy. Dobra, podsumowałem ilość godzin, wyszło 24 godziny, troszkę lepiej niż zakładałem, bo mówiłem tutaj na początku o 3 tygodniach pracy po godzinach, ale sprężyłem się i w zasadzie, nie licząc jeszcze czasu poświęconego na zamawianie części, to czystej roboty wyszło 24 godziny zamknięte w 4 dniach pracy. Tak więc dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach.